Przechodzimy do punktu czwartego. To jest podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wykup działek numer 46/39 oraz 46/41. Proszę Państwa, chodzi tutaj zaraz i tutaj od razu ta poprawka zarządu, że nie jest, zamiast ulicy Okulickiego wpisujemy ulicę generała Bora Komorowskiego, a więc treść uchwały brzmi: wnioskuje się o wykup działek nr 46/39 oraz 46/41 odręb 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, pomiędzy ulicami Stana Sawickiego, Błota, Czyka, generała Bora Komorowskiego. Proszę Państwa, chodzi o teren właśnie zlokalizowany pomiędzy tymi ulicami na lewo od KFC. Tam jest, chodzi o to, że część działek jest miejska, natomiast między działkami miejskimi są działki będące własnością prywatną. Dobrze by było, żeby miasto przejęło cały ten teren w swoje władanie. Dzięki temu w perspektywie dzielnica albo Rada Miasta, gdzieś Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu, słowem władze miasta miałyby możliwość zagospodarowania tego terenu na jakiś cel służący mieszkańcom. Stąd też ta inicjatywa, aby dokonać takiego dopełnienia, żeby scalić te działki, żeby ten teren był w całości gminy. Czy komisje opiniowały ten projekt uchwały? Nie opiniowały. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Pani Zofia Jakubska, proszę. To są duże działki o dużej powierzchni. To jest około 1,5 ara, ale zaraz będzie widoczne. Nie, to nie dużo. Zaraz będzie widoczne na mapie. To mam problem z konwejnem. Zaraz będzie widoczne, ale pewne problemy techniczne. Półtora ara, z czego jeden ara jest ciepieli na pewno. Nie. Jak? Czekałem. Mogę prosić o włączenie, żeby Łukasza tam na utrzymanie. Na idzie. Dobra. Pamiętajcie, że podczasem dyskusja, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to prosto zachęcam. Jaśniejszy. No to znaczy tak, działki gminne to są jakby czerwone, zaznaczone tak na czerwono, słabo widać tutaj w tym momencie. Natomiast dwie na czerwono. Natomiast dwie działki, ja może pod wskaźnikiem postaram się pokazać. Ten obszar to jest ten prywatny, który no, dobrze by było. Ponieważ ta działka, który tutaj jest, to są działki gminne. Część tego pasa oczywiście zostanie wykorzystana do rozbudowy węzła, ale duża część, która pozostanie. To jest strona, o której jest 19. Tu jest u góry teraz, a u góry jest Brenda Łabesa, po lewej jest Stella Sarka. Ale to wie tak, to są wielkie działki. Marek przeszacował. Pani Sarek proponowała tam zrobić wybieg dla psów. Nie. Zajdziesz tu wybieg. Warto, żeby miasto miało całą mogli zagospodarować. Czy jeszcze jakieś pytania są w tym temacie? Nie widzę, że słyszę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę.